Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Nancy Pelosi, czyli czarownica, wredna czarownica socjalistka demokratów, powiedziała teraz, że wszyscy sportowcy jadący do Beijing na igrzyska zimowe, na olimpiadę zimową 2022, muszą trzymać mordę w kubeł i się nie odzywać, i nie protestować, i nic nie mówić, i po prostu zachowywać się porządnie w stosunku do swoich gospodarzy. No, Nancy Pelosi, no ona to dlaczego wredna jest? No, ona mieszka w Kalifornii, jej mąż zarobił dziesiątki milionów na bardzo podejrzanych transakcjach. No i ona na emeryturę, bo teraz ją wywalają na pysk. Tam już wszyscy komuniści będą wywalali tych starych komunistów. Ci młodzi komuniści, te młode wilczki będą wywalali tych starych komunistów, białych. No już nie ma w zasadzie miejsca dla białych ludzi w Partii Demokratów. Schumer pójdzie na zbity pysk. No, on nie mieszka w Izraelu, on jest z Nowego Jorku. Nancy Pelosi, no ale gdzie ona się przeprowadza? Ona się przeprowadza na Florydę. Florida, jeden z najbardziej konserwatywnych republikańskich stanów, i ona tam się przeprowadza. Wredność jest po prostu nieprawdopodobna. No ale to tak właśnie komuniści mówią. Jak komuniści podpalali, Antifa podpalała najróżniejsze miejsca w Filadelfii czy w Portland, Oregon, no to tam było prawo do protestowania. A teraz po prostu Amerykanie, jedziecie do Chin, morda w kubeł. No to jeszcze nie jest to najgorsze. FBI powiedziało, że w zasadzie ludzie, którzy tam jadą, no to niech zapomną o swoich telefonach, o komputerach, niech nie biorą niczego z tych rzeczy, niech tylko wezmą sobie jakieś takie tanie telefony zapłacone wcześniej, żeby tam nie było GPS-ów, żeby tam nie było internetów, żeby nie było informacji. Po prostu trzymać poniżej radaru, cichutko pojechać i wyjechać i wrócić, i nie dać im jakiejś powodu do aresztowania. No takie to jest po prostu jak w Niemczech hitlerowskich, chyba w 1936 roku, jak ten Murzyn, co pojechał i chyba w skoku w dal wygrał, pobił niemieckich skoczków. No to teraz właśnie tak jest w Chinach. To jest, czy to będzie sportowe? No już raczej nie będzie sportowe. To cała ta atmosfera sportu, to zaczyna znikać. Cała pandemia i to, że Chiny mówią zero COVID-u, no to jest jeden wielki problem. No ale nawet lokalni sportowcy, no bo tam nikogo nie wpuszczają. Nawet lokalni sportowcy są, jest to wszystko zabronione. I to wszystko się zmieniło. W sumie w 2008 roku, no to wszyscy byli podnieceni w tym czasie. No to 2008 rok, no to była taka balanga dla partii komunistycznej, dla tych wszystkich nowobogackich komunistów. Oni chcieli się pokazać, że to jednak komunizm działa, że ludzie nie są głodni, że ludzie nie są aresztowani, że jest pięknie. No, bardzo dużo prezydentów tam pojechało, między innymi George Bush pojechał. No i wszyscy wierzyli w to, że Chiny jakoś zrobi się bardziej politycznie otwarty, że będzie no jakoś współdziałał z innymi krajami, narodami, że przyjdzie tam trochę więcej wolności, swobody. No niestety dzisiejszy Xi Jinping jeszcze nie wziął kontroli nad całymi Chinami. No ale to wtedy było to inaczej. W tym roku no cała ta atrakcja dla tego bogactwa i dla kontroli, no to już jest zniknęło, to wszystko zniknęło. Tak jak oni mówią, że FBI powiedziało, żeby telefony przynosić, no to coś pokazuje.
cały ten jeden z tych biurokratów z międzynarodowej, szczególnie tej organizacji chińskiej, no to ostrzegał tych wizytujących atletów, sportowców, że będą karani, jeżeli jakiekolwiek tam będą pokazywali gesty, czy jakakolwiek krytyka, tam, że tam jednak długo nie zajmie, tak, także cała ta towarzystwo, można powiedzieć, sportowe, kiedy wszyscy mieli się kochać i współzawodniczyć jakoś, to wszystko zginęło. No i teraz to są tylko ta silna pałka komunistycznej partii Chin, która jest bardzo autorytatywna. I teraz pytanie jest, co z NBC? NBC, no to jest amerykańska stacja telewizyjna, ona ma prawo wyłączności. Oni nadają z tym 12-godzinnym przesuwem, nie pokazują tam na żywo. Oni zapłacili dla Komitetu Olimpijskiego prawie $12 miliardów, także oni mają prawo wyłączności w Ameryce do 36 roku, czyli no bo olimpiady są, no kiedyś do lat 90 to olimpiady była zimowa i letnia była w jednym roku, co 4 lata, te lata przestępne, ale później w zasadzie Komitet Olimpijski doszedł do wniosku, no po co w dwóch sezonach robić w tym samym roku, jeżeli można więcej kasy wycisnąć co 2 lata. No i tak to się stało. Także NBC ma 22, 24, 26 i tak dalej, 32, 34, 36. No i zobaczymy, jak oni będą to prowadzić. No oni na pewno będą prowadzić ze śpiewaniem pozytywnych rzeczy na temat Chińczyków. Będą pokazywali jakieś łzawiące historie o amerykańskich sportowcach. No, nic więcej nie ma się chyba co spowiedziewać. No, na pewno będą zrobią z siebie po prostu autobus do przewożenia komunistycznej propagandy o tym, że to jest szczęśliwe społeczeństwo, że środowisko jest czyste, że jest nadzwyczajny rząd, że to wszystko jest pięknie zorganizowane, że ludzie są piękni, zdrowi i bogaci. No, w ten sposób to będzie przedstawiane. Tym bardziej jeszcze napompuje tych wszystkich socjalistów amerykańskich do przekonania, że Ameryka może zostać drugimi Chinami. To jest jakiś taki absurd. To jest jakiś taki absurd, ale to w ten sposób może się stać. No, szef NBC, to on powiedział, no widać, co on będzie, jak NBC będzie nadawało, bo on powiedział, że coś tam dotyczące rzekomych nadużyć praw człowieka. Także no, Ujgurkowie, no to są to, Ujgurkowie, no to są muzułmanie. To oni muzułmanie, to oni tam z tych zachodnio-północna czy zachodnio-południowa Chiny, no to przy tych Tadżykistanach, Kirgistanach i tak dalej, no to są muzułmanie. No oni tam są dosyć ścigani, ale teraz czy będzie jakakolwiek rozmowa na temat Hongkongu, czy będzie rozmowa jakakolwiek na temat potencjalnego napadu napaści na Tajwan, no tego raczej nie będzie. W 2001 roku, kiedy był Komitet Olimpijski ogłosił, że w 2008 roku będzie olimpiada, no to Chińczycy bardzo się cieszyli, na całym świecie też byli zdziwieni. W 2008 no była ta olimpiada, no to była jedna wielka pokazówka, to była tak jak pokazówka, jak była w Moskwie, tak jak była pokazówka w Berlinie w 1936 roku. Nie pamiętam gdzie po 56 roku, po olimpiadzie letniej, no to kiedy się Ruscy
Ruscy pobili z Węgrami. To jeden z tych sportowców, to po prostu mecz był w ten sposób. No to tak, to chyba było 56 rok, kiedy właśnie te wszystkie sprawy rewolucji w Budapeszcie. No to jeden z tych pływaków, no to on wylądował w Ameryce. Nigdy już tam nie brał udziału. Też smutna historia, bo on pracował na basenie jako sprzątacz. Później jak tam rodzice się dowiedzieli, że on był pływakiem, był trenerem, to został trenerem. No ale taka polityka, taki sport, ten zawody w piłce wodnej pomiędzy Rosjanami i Węgrami. No popatrzcie się, to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. No i to zawsze była ta polityka, ciągle są jakieś tam bojkoty. Dużo tych krajów bojkotuje ten Beijing. No trudno powiedzieć, akurat w Chinach no to jest jedna wielka propaganda, z drugiej strony sport jest sportem i ludzie spodziewają się, że po prostu będą oglądali te wyczyny sportowe. W 2008 roku, no to było w ten sposób też w Chinach, że tam aresztowali, tam od groma aresztowali, szczególnie tych ludzi, zwolenników Falun Gong. Falun Gong, no to taka filozoficzno-sportowo-ćwiczeniowa grupa, no ale w sumie troszeczkę przeciwko komunistom. No to tam przed 2008 rokiem, no to zaaresztowali około 8 tysięcy ludzi. 8 tysięcy ludzi było aresztowanych, tam mówią, że około 100 do 200 umarło. No to są liczby z Komisji Federalnej Kongresu Amerykańskiego. Także aresztowali bardzo dużo dziennikarzy, nie dziennikarzy, najróżniejszych tam aktywistów. No sporo też z tych aktywistów no to wylądowało w Ameryce, no i teraz też krytycznie podchodzą do tej olimpiady zimowej. Matka jednej z tych sportowców była zaresztowana teraz parę tygodni wcześniej, no i siedzi w więzieniu jakimś tam w Mongolii tej chińskiej. No jest jedna wielka kontrola. Ten cały COVID spowodował to, że wszystkich tych ludzi, wszystkich tych sportowców pozamykali w pokojach. Tam nie ma wychodzenia, nie ma chodzenia. Ogólnie rzecz biorąc, to nawet Chińczykom mówią, że jak zobaczą jakiś samochód czy wypadek, czy coś, to żeby w ogóle nie pomagali, żeby się nie kontaktowali z tymi ludźmi. Także czy Chińczycy są winni? No nie, no Chińczycy, normalny Chińczyk, no oni są trochę zahukani, oni są, to jest taki homo sovieticus, oni w sobie nie za bardzo mają tej kawalerii takiej jak Polacy, powiedzmy, no to tam jednak te pokolenia ich wychowały w zamordyzmie, no i cały czas jest ten komunizm, ale ludzie są ludźmi, jak się usiądzie do obiadu z Chińczykami, czy w Chinach, czy w Ameryce, no to śmieją się tak samo, rozmawiają tak samo, troszeczkę są bardziej podejrzliwi, no ale to są ludzie, to nie jest wina, to tak jak w Polsce za PRL-u Polacy byli Polakami i nie mieli nic wspólnego z tymi bandytami PZPR-u, Jaruzelskim, nikt się nie utożsamiał z Jaroszewiczem, no może zazdrościł mu
tego samochodowego, samochodu na rajdach Monte Carlo, no ale, ale to, to jednopartyjny system tak robi. Jednopartyjny system tak robi, jest, jest elita, elita komunistyczna, która rządzi, no i normalni ludzie, no i normalni ludzie. Tak, także zobaczymy, zobaczymy, co będzie z tą olimpiadą zimową. Przykro jest właśnie to, że wszyscy się uginają, wszyscy padli na kolana przed, przed Chińczykami, to, to jest no i Pelosi namawiająca do tego, te NBC współdziałające z tym wszystkim, to jest przykre, że właśnie coś takiego się dzieje. Nikt nie jest przeciwko chińskim ludziom, tak, chińskim obywatelom, ale jednak, to pokazuje trochę, że się akceptuje tą komunistyczną partię Chin, no a komunistyczna partia Chin, no to niestety zamyka do więzień, wysyła do obozów pracy i tak torturuje i tak dalej, i tak dalej. No ludzie, ludzie muszą to troszeczkę zrozumieć, muszą się zorientować, co się dzieje. Ciężkie są czasy, kiedy, kiedy Ruscy wejdą na Ukrainę, no już niedługo, kiedy, kiedy Chińczycy wejdą na Tajwan, no na pewno nie, nie przed olimpiadą. Zobaczymy, zobaczymy przed, przed wakacjami, przed okresem ocieplenia klimatycznego, wszystko, wszystko będzie wiadomo. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami coraz częściej zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście na świecie, na którymkolwiek z kontynentów, czy w Europie, czy w Ameryce, którejkolwiek, Australii, Arktyce, Antarktydzie, no gdziekolwiek, Nowej Zelandii, głosujcie, głosujcie na normalnych, bo jednak ten, ten komunizm się zapętla. No te, te, te 20% ludzi, którzy chce mieć władzę, panuje nad 80%. No, z tych 80%, no to, to 40, to połowa, czyli te 40% społeczeństwa wierzy w to, co im komuniści obiecują, no ale, ale z 40% normalnych, no niestety ma ciężki czas. Niestety 40%, która, czyli ta mniejszość do głosowania, zawsze jest, jest wykolegowana, no a w systemie jednopartyjnym bardzo często dochodzi, że po prostu zaczyna się fizyczna likwidacja. No i to jest najgorsza obawa, że tak jak w komunizmie czy w socjalizmie narodowym Hitlera, czy w tym chińskim jednopartyjnym, no to, to te wszystkie obozy pracy, więzienia, Kuba, Wenezuela, to wszędzie jest zawsze to samo. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No, popatrzcie się na, nawet na tą olimpiadę zimową, na te igrzyska, jak to wszystko się odbywa. No, mam nadzieję, że nie śpiewacie pieśni pochwalnych na temat komunistów. No, sport to jest sport, no, ale jest, jest zamordyzm. Tak? Jeżeli wasza Nancy Pelosi mówi Amerykanom, żeby zamknęli mordę w Chinach, to coś jest nie tak. To Ameryka już nie jest Ameryką. Zdrowia dla normalnych.